Siema, siema, hejos. Zaraz przyjedzie Oskar swoim bombardierem i będziemy go szykowali właśnie na Godziembę. Musimy tam zrobić, co my musimy, na pewno hamulec przedni, na pewno coś z tymi kołami, żeby mu prosto jechał i ten łańcuch poluźnimy i nasmarujemy i już wiem, przeguby nasmarujemy. Już mu otwieram, zaraz wjeżdżę. Siema byku! O, blega, ekipa jest! Jak się jechało? Ręce już bolą. Ale jak się jechało, powiedz? Dobrze, tylko jeszcze ze sprzęgłem muszę się przyzwyczaić. Aha. Nie musisz nauczyć. Dwa palce? A to zaraz... Lampka od tego, od luzu się nie pali. Luzu? No, na wyświetlaczu. Nie, nie paliła się, nie. No, nie, bo nie widziałem, czy jest luz, czy nie. Ale fajny kask masz. No. Kurtka też nawet, co? No, zobacz, buty CD, ale to są na motorek. No, te są fajne buty. No fajne, fajne, bardzo wygodne. Ja na co dzień często chodzę. Super. A jak Foxa rękawice? Dobrze, fajnie. Kask wygodny bardzo, już GoPro. A właśnie, nagrywam chyba. Nagrywasz, no. No, no mówiłem ci na kask, nie na ten. No, zobaczymy jak będzie dobra. Nagranie. Super. Wyłączę. Dobra, to bardzo dobrze. Ale kawał żmota jest, ci powiem. A jak się jechało w ogóle, jakie odczucia? Ej, no ogólnie, no to nagrywasz teraz no, filmu? No. No to przez to ściąganie, no to ręce mnie już bolą, nie? No bo cały czas walczysz, bo próbowałem szybko jechać. Ale jak jedynkę mu dasz albo dwójkę i mu odkręcisz, to on zaraz wstaje, to tak wiesz, trzeba tak trzymać mocno, już ręce bolą. A to każdego kłada trzeba trzymać mocno. No, no ale rwie strasznie. No musi rwać. I, no, i nieprzyzwyczajony jestem do tego dźwięku. To opony tak hałasują, nie? No, szumi. No, szumi, to jestem nieprzyzwyczajony. Bombardier. Dobra. No tak dobrze, no odpalił od strzała, wszystko poszło. No. Zimny rozgrzew. Ale ci powiem, pięknie chodzi, wiesz? Jak nówka. No. Co, wpychamy? No. Widzę, co jest problem ze zbieżnością. Lewe koło jest do środka, ale on ściąga. Prawe jest dobre. Dobra. Nie, no jest. Porównaj go teraz do Raptora, zobacz z boku. Przecież to jest, wydaje się, tak wielki przy nim. No, no jest. Raptorek jest malutki. Weź kamerę. Albo dobra. No ty kręć. No. Jak mam w mieście? No tak. Tak? Tak. I tu nie muszę do końca dociągać? Nie. No właśnie tak mi się dobrze jechał, a całą ręką to był problem. No, i tak dobrze było, nie? Tak, no tak. Nie musisz całego. I się bałem, że albo nawet sprawdziłem na skrzyżowaniu, nie ciągnęło. A żeby mi ci było lepiej, no to sobie rozkręcasz i przesuwasz trochę w prawo jeszcze, nie? Bo ona jest tu niepotrzebnie tak daleko, nie? Tak. A wtedy ja będę miał palce tak jak są teraz tu, to ja będę miał tu, nie? Ty musisz mieć na manewkach tak ręce. No. No bo normalnie tu przy tym. No. No. I dwoma palcami. I tak samo hamulec też dwoma. No, a hamulec to mogę całą już, nie? Chociaż. No dzisiaj robię tak, bo jeszcze trzeba zrobić. Jak są słabe, no to całą wciskałem, nie? No. Ale tak to może jak będzie żyleta, to już... No dobra, robimy, bo mało czasu. No to weź sobie na niego wsiądź. No. I zobacz. Ustaw kierownicę prosto. Tak jak uważasz, że powinien być. No tak jak teraz. No i wstań. I zobacz, jak prawe koło jest dobrze, a lewe spierdala w prawo. Widzisz? I to one ciągnie. No. I tu teraz, masz tu więcej światła? Nie. Tu mam, zaraz. Tu ten drążek, zobacz ile jest gwintu. Widzisz na dole? Czekaj. Tu, to podświetlone tam, nie? No, jest. Gwintu wyciągnięte? Tak. Tu. Dwa razy prawie tyle. No. I to prawdopodobnie przez to go ściąga. No tak. Tylko teraz jaka jest zależność, jak się wkręcę to... Koło się cofnie, czy jeszcze ten? Wiesz, no musimy to rozkręcić. Ale jedną śrubką spróbować zrobić i tyle, nie? No. Zrobić i wtedy będzie jedno rozbieżne w tą, drugie w tamtą. To ile jeszcze kręcisz? Trzy obroty pewnie. Dobra, nagrasz? W którą to było? No dokręcałeś w górę. No, o, poszło i palce. Dobra. Jeszcze zluźnij ją. Albo, dobra, teraz dokręcę, aż prawie do śruby dojdzie. Aż tyle? No, no żeby rozbieżne było.
Sami sobie zrobimy tego układa. Do samej śruby? No tak, zaraz porównamy. Dobra, poczekaj, weź kamerę. No. No i zobacz, to idzie w lewo. Tak. No tamto szło tak wtedy, no, nie? Tak, a teraz już jest do zewnątrz. Tak jest. To co, próba? Skręcimy i próbę robimy, nie? Dobra. To masz tam klucz tu na kole. Skręcamy, próbujemy. Zanim wyjedziesz, to jeszcze ten łańcuch. Tak. Żeby mi się wydaje, że to są dwie podstawowe rzeczy, które trzeba dzisiaj zrobić. Tak. Przetestujesz, wypróbujesz. Dobra, teraz chodź, zobaczymy to. Jak ten łańcuch. Ten łańcuch, jak to popuścić. Zobacz, a dostosowanie. Tu mamy te cztery śruby. Tak, widzisz, dobrze mówiłem. I co, jak je poluzujemy, to co się stanie? Wiesz co, może nawet nie mówili. No, ale sam widzisz, jakie podejście mieli do tego, nie? Może sami to wymienili. Jeździ, to jeździ, nie jeździ, to nie jeździ. Na razie popuściłem. Aha, i może... No, musisz od boku, nie? No. Co, to blokuje coś? O, blokuje? Blokuje. No. Blokuje, co, no. To śruby odkręcamy z tyłu, nie? Dobra, nie naciśnij, nie nachylaj. Dobra. Cały wykręcisz? No chyba, daj to. Ale tu nie ma gdzie, wiesz? A tu nie wejdzie? A no to... Nie wejdzie. No ale jak tu na to, czy nie? Czy tarcza, a łańcuch? A coś węższego? Nawet na jakimś klocku drewnianym wystarczy. Czy to kontrolowanego podnośnika nie masz? Tak. Dwa no mamy dwa. Trzymaj. No i? Co jest? Patrz. Widział pan? Widziała pani. I teraz pewnie możemy oś ustawiać tym, czy co? No, tak. No to jest blokada, że... No, teraz jest luźnie. Tak ma być? No ale na pewno nie tak jak był, nie? No, zobaczymy. Bo pod obciążeniem on się napnie. Siadaj. No, teraz tak! No, tak! Dobra, teraz go podnieś tam, podnieś go znowu. No podnieś, podnieś. Będziemy na smarować? Tak! Tylko uważaj bety, żeby nie przewrócić. Więc na styk. Dobra. To co, też te śruby dokręcę? Dokręć, dobra. Serwis. Robimy, to robimy. No babajki, nasmarujemy ci. Podkładkę, przekładkę dać tą? Pod spód, żeby... Tak jest. Dobra, teraz... Dobra, kręć właśnie. Szybciej, szybciej. No w końcu bombardier będzie nasmarowany, miał łańcuch. Dawaj, 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 kręć, kręć, kręć. Dobrze. Ale patrz, teraz to on zobacz. Zobacz, a wczoraj to on nie chciał jechać. No bo napięty... Bo wszystko było zastane. Tak. Rozumiesz? Ja tak nie mogłem go cofnąć wczoraj. Zobacz. Hamulec zaczął... Ale ja też... dzisiaj rano w garażu też nie mogłem go cofnąć. Teraz jak się pojeździłem, to... Pojeździłeś? No to wszystko się rozruszało, no. No słuchaj, prosto kierownicę mam tak. Według mnie. No dobra, no to... Rozkręcamy znowu? No czekaj. Masz prosto? Tak. No delikatnie trzeba, bo jest w lewo. No delikatnie z 1,5 obrotu. Czyli musimy klap cęgi i klucz. Czyli to i to. To i to. Dobra, Oskar, ty dajesz. Ty dajesz.
O, widać jaki to jest ruch, ja widzę. Widać, nie? Od razu, no, jak się opona przesuwa. No. Musisz wypróbować. Wiesz, ktoś będzie musiał ci też wyregulować zawieszenie, rozumiesz? Dobra, skręcam. To nie jest tak, że wszystko sami zrobimy, nie? Prosto jedzie? Tak. Wiesz, jak wjeżdżam na Grodzie, no, i na kostkę potem przejdzie. Tam bączkę zrobię. Rozruszał się. No. Widziałeś? Wszystko zaczyna działać tu mało w tym kładzie, bo po prostu nie był jeżdżony w ogóle. Nie wiedzieli, co mają. A sam widzisz, co się dzieje. Ja chcę tego kłada. Bombardier, DS. Idę pokazać. Dobra. Zawiasy jeszcze zrobi i będzie naprawdę dobrze. Jedzie. I prosto jedzie. Przód blokuje. Przód idzie już blokować. No blokuje, no bo zaczął hamować. I tak do nocy będzie jeździć. Oskar! Oskar! I jak teraz? Prosto jedzie, zaczął hamować. Prosto jedzie i zaczął hamować. Już normalnie się jedzie. Pod górkę wjadę. Czyli co? Git jest? Pod górkę wjeżdżaj. Dobra. Podjazd.
No to koniec na dzisiaj. Trzymajcie się, hejos. To trzymajcie się, nara, hejos, zrobiliśmy. Jest, 20 minut roboty. Oskar zadowolony, kład będzie lat. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.